Radio Andrychów. Szanowni Państwo, atmosfera w studiu Radia Andrychów jest bardzo radosna. Mamy ciekawe rzeczy do przekazania. W studiu witam Gabrielę Zalewską, Weronikę Goryl, Agnieszkę Malatę i Marię Lenik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dziewczyny, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o fryzjerstwie męskim. Pani dyrektor kilka chwil wcześniej na antenie opowiedziała o tym, na jakim sprzęcie wy możecie pracować, dzięki między innymi środkom unijnym. Ja chciałem was zapytać właśnie o ten warsztat, o tą codzienną pracę, którą wykonujecie. Czy ona jest w ogóle ciężka? Mam wrażenie, że bardzo przyjemna. To na pewno. Mhm. No to jeśli coś się robi i czerpie się z tego radość, to o to chodzi chyba, dokładnie. Tak? Nie odczuwa się wtedy tego ciężaru. Ile czasu poświęcacie na to wszystko? Staramy się jak najwięcej. Mamy przeznaczoną w tygodniu jeden dzień po prostu i ten dzień spędzamy na pracowni, w drugiej klasie na pracowni barberowskiej i przerabiamy po prostu, chodzi o to, żeby przerobić tych strzyżeń jak najwięcej, żeby być w tym coraz lepszym. Te główki, tak? Operujecie na nich? Mamy główki, ale staramy się jednak przyprowadzać sobie tych modeli, bo wiadomo, że wtedy te strzyżenia wychodzą nam lepiej, dokładniej. Na główkach to nie jest to samo. No całkiem ale... co innego, prawda? No, główka dokładnie. To jest główka, jakby nie było. Model powie ci, coś ci nie pasuje, nie wiem, pociągniesz go, to on ci powie, że to bolało. Aha. I jest lepsza ta praktyka, możesz również dobrze nawiązać z nim kontakt i wtedy się też dużo uczysz dzięki temu. No a jaki macie sposób na to, żeby przyciągać modeli do pracowni swojej, znajomych po prostu, tak? No. Dużo się uśmiechamy, to nam... Mamy też chłopaków w naszej klasie, którzy są bardzo chętni na obcinanie. Staramy się raz w miesiącu każdego obcinać. No i chcą z uśmiech na twarzy do nas przychodzić. No i bardzo dobrze. Ci to mają dobrze do fryzjera. W zasadzie nie muszą chodzić, znaczy chodzą do was, tak? Dokładnie. Dla nas lepiej, bo praktykujemy na bieżąco. Dla nich w sumie też, bo przynajmniej nie płacą, więc dla nich wyjdzie. No i bardzo dobrze. Ale mają zaufanie do was, skoro chodzą do was już. No jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś bez ucha wyszedł z naszej pracowni, także... Jeszcze. Najważniejsza jest rozmowa. Więc... Tak? Tak. Trzeba łapać kontakt z klientem. Zadałem to pytanie pani Halinie wcześniej, czy mężczyźni mają duże wymagania, skoro wy macie już znajomych po prostu, których obcinacie, to potwierdzacie? Mają wymagania mężczyźni? Czy... To jest właśnie, mam wrażenie, śmieszna sprawa, bo wiele osób, które przychodzą się do nas obcinać, na początku mają takie podejście, że a co zrobisz, to będzie, a później już wiadomo, że im lepiej nam to wychodzi, tym większe oczekiwania mają oni do nas. Mhm. Dobrze, jakie są oczekiwania? Poza takim prostym, zwykłym obcięciem, no, jak obciąć, no, tak jak zwykle, to jednak coś innego się pojawia, jakieś wycięcia specjalne, wzory. Chyba przedziałki, cieniowania. Dokładnie, ale chyba ja jeszcze na przykład wzorków nie wykonywałam, nie wiem jak dziewczyny. Mhm. No ja raz, też... ale to wszystko zależy od osoby, dokładnie, i jak tak jest odważna, bo to wszystko, no, to jest rzecz personalna, czyli jeśli chcesz mieć coś na głowie, no to musisz to chcieć, musisz być wystarczająco odważny do tego, żeby to zrobić jednak. No pewnie, że tak, ale mężczyźni muszą mieć też swoich idoli, jakby nie było, czy po prostu... Zdarza się tak, że przychodzą na przykład na Roberta Lewandowskiego wzorek, co to ma, błyskawice, czy coś takiego? Coś takiego. No, albo że typowo na fryzura stylizowana na daną osobę, danego aktora. A też nie można się tym kierować, bo podobno, no wiadomo, że każdy ma inny ten kształt twarzy, i każdemu trzeba indywidualnie to dopasować. I więc... nie wszystko będzie pasowało. Tak, trzeba to dużo osobom tłumaczyć, że właśnie to nie będzie pasowało do tego kształtu. No i czy musi się pojawić takie zaufanie, prawda? No skoro dokładnie pani mi mówi, że to nie będzie pasowało, to nie znaczy, że pani mi mówi, że jestem do niczego, tylko po prostu zaproponuje jakąś inną fryzurę. Tak, tak. Jeśli możecie powiedzieć o tym sprzęcie, który został zakupiony z Unii, bo mówiliśmy o tym, że jest tego sprzętu sporo, prawda? Jak się na nim pracuje? Posiadamy bardzo profesjonalne maszynki do strzyżenia, brzytwy i nożyczki. Myślę, że sprzęt... Wykonanie jest bardzo dobre i bardzo dobrze się na nim pracuje. Rozumiem. Brzytwy, to groźnie brzmi. Groźnie, no. Prawda? Mężczyźni się nie boją, koledzy się nie boją, bo tutaj mówimy teraz o brodzie, prawda? Boją się, ale... Ryzykują. Ale ryzykują, mają zaufanie. Najważniejsze, żeby po prostu zachować ostrożność, no bo mimo wszystko są to narzędzia ostre i, no i trzeba uważać. Nie ma takiej zabawy, prawda? Dokładnie. Już. To zresztą nie, żeby była zabawa, jeśli chodzi o strzyżenie, no bo każdy chce wyglądać, prawda, normalnie, no ale jeśli myślimy o brzytwie, Brzytwie i Brodzie, no to jest już, prawda, każdy ma jakieś horrory tutaj przed oczami. No ale wprawa musi być chyba, tak? To jest najważniejsze. Tak, taktyka jest najważniejsza w tym zawodzie. Ale trzeba też się nie bać, bo po prostu podejść do tego odważnie i wtedy wszystko pójdzie gładko. No tam jedna szrama. No. Czyli w porządku. Co do brody samej, bo też mówi się dużo o tym, o samej pielęgnacji brody. Jak to powinno wyglądać? Jak powinna być pielęgnowana codziennie ta broda? Jakieś macie wskazówki dla mężczyzn? Może zalecenia? No najważniejsza jest higiena przede wszystkim, bo nie oszukujmy się, jeżeli nie będziemy o nią dbać, no to jest tak samo jak z włosami. One po prostu mogą się przetłuszczać, mogą bakterie zawierać, no bo... Mogą być jakieś zakażenia skóry, nie wiem, choroby różne z tego tytułu. No trzeba myć brodę, szczotkować ją. To jest tak samo jak z włosami na głowie. No tak, czyli polecamy higienę przede wszystkim. Nie żeby nie było, ale polecamy. No i jak najwięcej praktyki dla was, żebyście mogły w przyszłości realizować swoją pasję, prawda, czyli fryzjerstwo. Gabriela Zalewska, Weronika Goryl, Agnieszka Malata i Maria Lenik gościły w studiu Radio Andrychów. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Radio Andrychów.